Czym jest doświadczenie dotyku neuroświadomego, czyli w jaki sposób jest możliwe obudzenie w sobie doświadczenia, zdolności prowadzenia siebie, wiedzy o tym, jaki dotyk jest bezintencjonalny, czyli jaki zakłada, przyjmuje, jest gotów, obejmuje podmiotowość osoby dotykanej, czyli w jakim stopniu sami wiemy lub nie wiemy lub uczymy się dopiero, co to znaczy podmiotowość bycia dotykanym. Czyli my dopiero konfrontując się z naszą pierwotną, pierwszą niewiedzą na temat tego, jak dotykać w sposób bezintencjonalny, nie narzucający, nie uplastyczniający, nie lepiący, nie próbujący kogoś zmieniać czy wykrzywiać w stronę naszych oczekiwań. Dotyczy to również nas samych, naszej własnej osoby, naszej własnej istoty. Czyli ćwiczenie dotyku wobec siebie dopiero pokazuje, ile sami wobec siebie mieliśmy sztucznych narośli w kwestii oczekiwań lub nadziei, albo wręcz nawet gwałcących myślokształtów w temacie tego, jak powinniśmy funkcjonować, kim powinniśmy być, jacy dopiero po jakim, po spełnieniu czego zasługujemy na posiadanie komfortu istnienia, bycia zauważonym, bycia dotkniętym w taki sposób, by było, by pozostało w tym dla nas miejsce, by nasze istnienie w tym istniało, by nasze istnienie w tym istniało. Ten warsztat, który odbędzie się już 30 kwietnia o 21 na Zoomie, ten warsztat, który poprowadzimy z Michałem przez dwie, podejrzewam, godziny intensywnej pracy neuroświadomej, będzie obejmować wszystkie, które uda nam się zmieścić w tym czasie, możliwości zapoznania się z tym. Rezultaty tego będą mogły być użyte we wszystkich dziedzinach, w których dotychczas baliśmy się dotyku w formie aktywnej i pasywnej lub nie wiedzieliśmy tak naprawdę, w jakim zakresie, w jakiej ilości, w jakim natężeniu oraz w jakiej mocy ten dotyk w istocie jest, nawet jeżeli nie pracujemy z nim świadomie. Czyli my jako rodzice, my jako opiekunowie zwierząt, my jako kochankowie, my jako przyjaciele, my jako partnerzy. To wszystko zawiera w sobie ten rodzaj dotyku, który jeżeli będzie miał szansę stać się słyszącym, zmieni kompletnie jakość wszystkich sytuacji, w których jesteśmy. Ale zacząć trzeba od siebie, dlatego że nie można. Nie da się funkcjonować w świecie, produkować bogactwa, nie próbując najpierw na sobie jego funkcjonowania, nie budząc w sobie świadomości tej potrzeby i nie będąc w swoim życiu najbardziej kompetentnym dawcą tego, czego najbardziej potrzebujesz. Inaczej jesteśmy tylko i wyłącznie niewolniczym konsumentem, próbującym wymóc od innych niewolniczych konsumentów coś, czego nie mają. Dotyk ma być, przynajmniej w neuroświadomości, dotyk ma być czymś, co pozwala istnieć, odkrywać możliwości, zamiast zakleszczać, zmuszać i wtłaczać. Zamiast leczyć, a więc naprawiać, ma pokazywać, w ilu kierunkach możliwości naszego życia nie jesteśmy wcale chorzy. A więc odpuszczać, a więc dawać miejsce, dzięki czemu również weryfikować, co w naszym otoczeniu w istocie ma tak naprawdę pozostać. Dzięki czemu nasze dzieci nie są naszym produktem, lecz są samodzielnymi istotami, a nasi bliscy nie są naszymi zakładnikami, tylko są po prostu samodzielnymi ludźmi. W podobnym wymiarze również my sami przestajemy być niewolnikami naszych własnych obsesji, przestajemy być niewolnikami naszych własnych deficytów, a więc również przestajemy szukać panów, nadzorców, wykonawców i odpowiedzialnych za naszą sytuację. To wszystko daje tylko jedna rzecz. Pojęcie punktu zatarcia granicy pomiędzy uczuciem, kto prowadzi kogo, w chwili, której my prowadzimy sami siebie, której doświadczamy tego twórczego zapętlenia kontaktu dotykowego
własnych neuronów, gdzie obudzenie w nas uczucia bycia zasekurowanymi i trzymanymi przez nas jest esencją powiedzenia lekarzu lecz się sam, dzięki czemu tak naprawdę stajemy się kompetentni w podjęciu próby udzielenia pomocy komukolwiek, ponieważ zostawiamy również w tym aspekcie miejsce dla innych, aby byli innymi. I znika, rozpuszcza się, niweluje w przestrzeni, a więc przestaje być tak gęsty i jedyny strach przed tym, że nasza kompetencja może zostać podważona, że nasza... że musimy walczyć z odbiorcami o to, aby udowodnić, że coś potrafimy. W istocie nie jest to konieczne. Jeżeli 5 sekund naszego dotyku jest w stanie sprowokować reakcję łańcuchową, dzięki której system odbiorcy się uniezależni, usamodzielni, to nawet jeżeli nigdy nie zapamięta, że byliśmy tą osobą, która puściła jakieś tam ziarenko, jakieś kostkę domina pchnęła, niekoniecznie jedyną, niekoniecznie tę strategiczną, ale jednak jakąś, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, skoro efekt został osiągnięty. I jeśli odbiorca jest samodzielny, wówczas skutki uboczne nie uderzają ani w odbiorcę, ani w dawcę. Zwłaszcza, że na pewnym etapie granice między jednym i drugim zaczynają się mocno zacierać. Na tym między innymi polega dotyk neuroświadomy i usamodzielnianie dotykowe w sposób pozbawiony przemocy i pigmalionizmu. Widzicie obok obrazek sytuacji, w których neuroświadomość w formie dotykowej może być zastosowana w sposób nieświadomy, jako miłość, która nie oczekuje niczego i nie próbuje nikogo do niczego skłonić, a jedynie pozwolić usłyszeć w sobie miejsce i przestrzeń na to, aby poczuć się kimś sprawczym i zdolnym do większej ilości możliwości wariantów, niezależnie od gatunku biologicznego, którym jesteśmy, niezależnie od, czy jesteśmy z psem, czy człowiekiem, czy jesteśmy dzieckiem, czy dorosłym, jaką płeć posiadamy, jaką tożsamość w związku z tym i jakie mamy na ten temat poglądy. Zapraszamy. 21. 30 kwietnia. Zoom.